Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Dzisiaj szczególny dzień, dzień świąteczny. Mamy czwartek i przeżywamy dzień wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Zbieramy się w naszych domowych kościołach, aby przeżywać bliskość z Panem Bogiem, aby dziękować Mu za Jego łaskę, za Jego miłość, dziękować za wniebowstąpienie, za to, że Jezus Chrystus poszedł do nieba i za to, że daje nam wspaniałą obietnicę. Ta obietnica zapisana jest w haśle biblijnym dzisiejszego święta. Ta obietnica ma nam towarzyszyć dzisiaj, kiedy świętujemy. Ta obietnica może nam towarzyszyć każdego dnia, kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie. Posłuchajcie, co Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 12, w 32 wierszu. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Chcemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, przez którego dajesz nam niesamowitą obietnicę. Obietnicę tego, że pociągnie nas za sobą. Prosimy Cię, Ty dzisiaj pociągaj nasze serca w Twoją stronę, tak abyśmy poszli z Chrystusem do Twojego Królestwa. Dziękujemy Ci, Panie, za Jego wniebowstąpienie i prosimy Cię, byś błogosławił czas tych domowych nabożeństw. Kiedy gromadzimy się, choć fizycznie w rozproszeniu, to połączeni Twoim Słowem, Twoją miłością, złączeni w modlitwie, zaufaniu i wierze. Błogosław czas świątecznego nabożeństwa i prowadź nas w swej łasce i mądrości. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, dzisiejsze nabożeństwo jest szczególnym dniem do poznawania Pana Boga, do odkrywania niezwykłości tego, że Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa i przyjdzie znowu. Dlatego chcemy Mu dziękować w naszych modlitwach, chcemy Mu dziękować w naszych pieśniach za to, że daje nam nadzieję, nadzieję życia wiecznego. O tym właśnie przypomina nam dzień wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Zanim będziemy Boga uwielbiać naszymi pieśniami, moi drodzy, chciałbym przekazać kilka ogłoszeń. Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwo w niedzielę o godzinie 9:30. Chcemy znowu przeżywać je online, spotykać się w naszych domowych społecznościach i łączyć we wspólnej modlitwie. Chcemy dziękować Bogu za kolejny świąteczny dzień, tak więc, moi drodzy, zaplanujcie sobie niedzielny poranek, godzina 9:30. Nabożeństwo będzie udostępnione zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, po to, abyśmy mogli razem się modlić, razem przeżywać szczególny czas, czas nabożeństw domowych, czas bliskości z Panem Bogiem i odkrywać, jak Pan Bóg może być blisko nas. Bo choć jesteśmy oddaleni rodzinami od siebie, to jednak jesteśmy połączeni Bogiem, Jego miłością i Duchem Świętym, który tworzy ten wielki Kościół, Kościół ponad granicami i Kościół ponad murami. Dlatego serdecznie Was do tego zachęcam. Moi drodzy, pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie modlitwy, za Wasze dobre słowo, za to, że pamiętacie o sobie nawzajem, że pamiętacie o naszym zborze i jesteście dla siebie nawzajem wsparciem. Ja także chcę być dla Was wsparciem, chcę się o Was modlić, pamiętam o Was w swoich modlitwach, a jeśli macie prośby modlitewne, to śmiało zachęcam Was do tego, abyście czy napisali, czy zadzwonili i przekazali taką prośbę. Bardzo chętnie będę się z Wami modlił, przechodząc z Wami przez ten czas próby, jaki jest nam dany. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za Waszą gorliwość. Dziękuję za wsparcie to finansowe, które przekazujecie parafii, za każdą złożoną ofiarę. Również proszę Was o dalsze wsparcie dla naszej parafii, dla Kościoła. Zachęcam Was do tego, abyście regulowali składki, składali kolektę z nabożeństwa za pośrednictwem przekazów bankowych. Można to zrobić przelewem, można to zrobić za pośrednictwem formularza, który znajduje się na naszej stronie parafialnej w zakładce darowizny. Zachęcam również do tego, aby składać ofiary na bratnią pomoc imieniem Gustawa Adolfa, które są wyrazem naszej solidarności z naszymi braćmi i siostrami w różnych zakątkach naszego kraju. W ten sposób pomagamy im w wyzwaniach, które stoją przed nimi w organizacji miejsca nabożeństw, w przeżywaniu tego wszystkiego, co możemy przeżywać w bliskości z Panem Bogiem. Moi drodzy, dziękuję Wam również za ofiary składane na remont naszych organów.
Nasze organy wymagają remontu. Na razie przygotowujemy się do remontu miechów organowych. Dziękuję za te ofiary, które już są na ten cel wpłacone. Zachęcam, aby w dalszym ciągu składać się na ten cel. Przygotowujemy się do remontu jesienią. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się zebrać odpowiednie fundusze, a za każdy z serca złożony dar również Wam dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj chcemy Pana Boga znowu uwielbiać pieśnią, chwalić Go. Na dzisiejsze nabożeństwo pieśni przygotowali Jadwiga Rudzka i Tomasz Walica, za co serdecznie im dziękuję. A Was wszystkich zachęcam do tego, abyście chcieli razem z nami śpiewać. Abyście chcieli uczyć się tych pieśni, które są dla Was nowe, poznawać nowe melodie tych pieśni czy tych treści, które są już znane. I w ten sposób wychwalać Pana Boga w swoim domowym kościele. To niezwykle ważne. Pieśń niesie ze sobą niezwykłą treść, ale też jest naszą modlitwą do Boga. Zachęcam Was do tego, abyście czy teraz podczas nabożeństwa, czy też później sobie powtórzyli te pieśni, abyśmy kiedy zbierzemy się razem, kiedy zaczniemy wypełniać mury tego kościoła, na chwałę Boga głośno razem zaśpiewali niejedną z tych pieśni, które teraz się uczymy i które wspólnie ćwiczymy w naszych domowych społecznościach. A jako, moi drodzy, że wszelką nadzieję mamy w Panu Bogu, to teraz chcemy Go uwielbiać pieśnią, która mówi o nadziei. Dlatego z głębi naszego serca zaśpiewajmy pieśń „Nadzieję odnalazłem w Nim”. Nadzieję odnajdujmy w Jezusie Chrystusie. Nadzieję odnalazłem w Nim. Siłą, światłem mym, On fundamentem, twierdzą mą, co zniesie najstraszniejszy sztorm. Miłości szczyt, pokoju Bóg, uciszy strach, nasyci głód, On pocieszy. Życia sens, Jego miłości schronię się. W Chrystusie Bóg objawił się. Ludzki.
Panie i Boże, i nasza nadzieja jest w Tobie, w Twojej łasce, w Twojej miłości. W tej nadziei chcemy wzrastać i w tej nadziei chcemy przechodzić przez każdy następny dzień. Prosimy Cię, Panie, abyś mocą Ducha swego Świętego wlewał swoją nadzieję i swój pokój w nasze serca, byśmy mogli rozwijać się w Tobie wzrastać. Panie, dziękujemy Ci, że w Twoim Synu Jezusie Chrystusie jest nadzieja zarówno na dzień dzisiejszy, na następne dni, jak i nadzieja na wieczność. Panie, prosimy Cię, byś umacniał nas w tej nadziei, w nadziei, która nie przemija, nadziei, która jest ponad wszystko, co nas spotyka. Miłosierny, łaskawy Panie i Boże, prowadź nas w swojej mądrości i łasce i wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Chcemy poznawać Boga, poznawać Go poprzez Jego Słowo, dlatego wsłuchajmy się w słowa Starego Testamentu. Czytam pierwszą Księgę Królewską, rozdział 8, wybrane wiersze. Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego. Wyciągnął swoje dłonie ku niebu i rzekł: Panie, Boże Izraela, nie ma ani na niebie, ani w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą, który dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś, swoimi ustami obiecałeś, a w mocy swojej spełniłeś, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Boże Izraela, potwierdź proszę swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawida, mojego ojca. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie Boże. Mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką Twój sługa zanosi dziś do Ciebie. Wsłuchajmy się w słowa również lekcji apostolskiej. Czytam Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wiersz od 3 do 11. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał im liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpił na was i będzie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, do nieba, to jak przyjdzie, jak go przywidzieliście idącego do nieba. Ze Słowa Bożego rodzi się nasza wiara. Wiara w Trójjedynego Boga i chcemy tą wiarę wspólnie wyznawać. Wyznajemy ją na co dzień naszym świadectwem, tym jak o Bogu mówimy, w jaki sposób się zachowujemy, jak wskazujemy na Niego w swoim codziennym życiu. Ale chcemy Go również wyznawać poprzez wyznanie wiary. Teraz złączmy się wszyscy razem we wspólnym wyznaniu wiary. A jak czynimy to w Wielkie Święta, dzisiaj także chcemy wyznawać naszą wiarę w słowach nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wychwalajmy Pana Boga kolejną pieśnią. Zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z nami teraz i na wieki wieków. Moi drodzy, w dzisiejszym świątecznym dniu chcemy wzrastać w poznaniu Pana Boga i chcemy Go coraz lepiej poznawać. A Bóg się nam objawia poprzez swoje święte słowo, dlatego skupmy swoją uwagę
na tym, co Bóg dzisiaj kieruje do nas w słowach Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 17 od wiersza 20, gdzie znajdujemy słowa Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie uważnie. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, tak ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im Twoje imię i będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja był w nich. Chcemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci, że objawiasz nam się w swoim świętym Słowie. Panie, dziękujemy Ci, że chcesz do nas mówić, dlatego prosimy Cię, byś dał nam otwarte serca, uważne serca na Twój głos, byś mocą Ducha swego Świętego poruszał nas, dotykał do głębi, byś wskazywał nam swoją drogę, bo Słowo Twoje jest prawdą dla naszego życia, jest drogowskazem dla naszej drogi. Dlatego prowadź nas mocą Ducha swego Świętego, a Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen. Moi drodzy, dzisiaj mamy szczególny dzień. Święto w niebo wstąpienia Pańskiego. To niezwykle ważne święto, choć mam wrażenie, że przez wielu z nas, czy też wielu ludzi w naszym kraju, święto pomijane, spychane na margines, święto gdzieś niejednokrotnie zapomniane. Tylko część chrześcijan w naszym kraju przeżywa to święto właśnie 40 dni po zmartwychwstaniu, tak jak przypada ono według kalendarza Nowego Testamentu. Dla chrześcijan pierwszych wieków to święto miało niezwykłe znaczenie. W IV wieku ojciec Kościoła Augustyn z Hippony powiedział, że święto to świętowane jest, czy obchodzone jest na całym świecie. Czyli wszędzie, gdzie znajdowali się chrześcijanie, przywiązywali oni ogromną wagę do wniebowstąpienia, ponieważ wniebowstąpienie kojarzyło się pierwszym chrześcijanom ze szczególną obietnicą. Z obietnicą, że Jezus Chrystus tak jak poszedł do nieba, tak przyjdzie znowu. Widzieliśmy to we fragmencie Nowego Testamentu, kiedy anioł zapowiedział: dlaczego patrzycie w niebo? Ten Chrystus, ten Jezus, który poszedł do nieba, przyjdzie tak samo. A Jezus obiecał, że wtedy, kiedy przyjdzie, wtedy zabierze swoich wiernych, zabierze tych, którzy Jemu ufają, do siebie, do swojego królestwa. I w tej nadziei chcemy żyć każdego dnia. O takiej właśnie nadziei przypomina nam dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto. I kiedy my patrzymy w niebo, z tęsknotą do Boga się zwracamy, kiedy mówimy: przyjdź, Panie Jezu, ufamy, że tak jak poszedł do nieba, tak przyjdzie znowu. Dzisiaj przyglądamy się fragmentowi Nowego Testamentu, który opisuje nam wydarzenia poprzedzające ten czas, poprzedzające wniebowstąpienie, więcej, poprzedzające jeszcze ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Słowa, którym się dzisiaj przyglądamy, ewangelista Jan umieszcza tuż po ostatniej wieczerzy, a jeszcze przed pojmaniem i przed ukrzyżowaniem Jezusa. Jezus się modli. Modli się niezwykle gorliwie. Słowa te często nazywane są arcykapłańską modlitwą Jezusa.
Moi drodzy, zachęcam was do tego, abyście całą tą modlitwę w swoich domach przeczytali. Przyjrzyjcie się jej bardzo dokładnie, bo ona może być dla nas inspiracją do naszych modlitw, ale pokazuje nam także, jaki jest Chrystus, jaki był cel Jego drogi, o co, o kogo się modli i jaki wskazuje cel dla nas i dla naszego życia. To niezwykle ważne i niezwykle inspirujące. Przeczytajcie sobie cały 17 rozdział Ewangelii Jana, aby samego siebie zainspirować do bliskości z Panem Bogiem. Pamiętacie? W minioną niedzielę dużo uwagi poświęcaliśmy modlitwie. Trochę w kontekście modlitwy Ojcze Nasz, tej, która jest nam niezwykle bliska. A dzisiaj przyglądamy się znowu modlitwie. Przyglądamy się modlitwie, którą Jezus Chrystus woła niewiele przed swoim pojmaniem, przed ukrzyżowaniem. Wypowiada te słowa skierowane do Ojca w pełnej świadomości tego, co za chwilę Go czeka. W pełnej świadomości tego, że już za chwilę zostanie aresztowany, że już za chwilę zostanie niesprawiedliwie osądzony, a Jego najbliżsi, Jego przyjaciele, towarzysze drogi opuszczą Go, że zostanie zdradzony, że zostanie ukrzyżowany, zabity. To wszystko miał w swojej głowie wtedy, kiedy zmawiał słowa tej właśnie modlitwy. I wiecie co? I niesamowite jest, o co Jezus Chrystus się modli. Bo gdybyśmy popatrzyli na tą modlitwę od samego początku, to najpierw, wołając do swojego Ojca, prosi o te wydarzenia, które są najbliżej Niego. Czyli o czas pojmania, czas śmierci. Jednocześnie prosząc swojego Ojca o to, aby był blisko Niego i aby Boża wola działa się w 100%. Potem prosi o tych, których za życia Bóg Ojciec powierzył w Jego ręce, a więc prosi o swoich uczniów, prosi, aby zostali zachowani, wstawia się za nimi, wspiera w ten sposób swoich najbliższych. No i mamy ten, powiedzmy, końcowy fragment modlitwy, kiedy Jezus modli się o to, co ma nastąpić, o rzeczy dalsze, o to, co ma nastąpić w przyszłości. I zwróćcie uwagę, Jezus w tej modlitwie wybiega w przyszłość i modli się również za ciebie. Modli się również za mnie, modli się za Kościół, który funkcjonuje również w XXI wieku. A więc za całą historię Kościoła, tak długo jak ona potrwa. Zobaczcie, Jezus powiedział, nie proszę jedynie za nimi, a więc za swoimi uczniami, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. A więc za tymi, którzy dzięki zwiastowaniu Ewangelii, dzięki misji zostaną poruszeni do żywej wiary, do społeczności z Bogiem. Siostro i bracie, Jezus modli się o ciebie. Jezus modli się o mnie. On wtedy, te blisko 2000 lat temu, miał ciebie w swoim sercu. I prosił Pana Boga o to wszystko, czemu się dzisiaj przyglądamy, aby miało miejsce w twoim życiu i w moim życiu, w naszej społeczności, w naszej parafii, w naszym kościele, wśród wszystkich chrześcijan, jacy żyją na świecie. Kiedy przyglądamy się temu fragmentowi modlitwy, na pierwszy rzut oka może nam się przybliżyć mowa o jedności. Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jezus modli się o jedność, abyśmy byli w jedności z Nim. O co może chodzić Jezusowi, kiedy mówi o jedności? Niejedna osoba, nawet w dzisiejszych czasach, myśląc o jedności w Kościele, chciałaby, aby wszyscy dokładnie tak samo mówili o Panu Bogu, dokładnie w ten sam sposób wyrażali swoją wiarę, dokładnie w ten sam sposób gromadzili się. Ale czy na pewno o taką jedność chodzi? Nawet kiedy przyglądamy się historiom z Dziejów Apostolskich, to widzimy, że każdy zbór był inny. Apostołowie mieli różne koncepcje na to, jak powinien rozwijać się Kościół. Różnie rozwijały się poszczególne zbory,
i w różny sposób przeżywały wiarę. Na przestrzeni historii Kościoła widzimy tą różnorodność bardzo, bardzo wyraźnie. Dzisiaj także widzimy różnorodność. Czy więc chodzi o jednorodność instytucji? A może chodzi o coś zupełnie innego w naszej jedności, o coś, do czego każdy chrześcijanin, niezależnie od tego, do którego zboru należy, do którego kościoła chodzi, powinien w równym stopniu zabiegać. Jezus mówi, że mamy być jedno, tak samo jak On jest jedno w swoim Ojcu. I aby zobaczyć, o jaką jedność chodzi, musielibyśmy przejrzeć wszystkie Ewangelie i dokładnie przyglądać się Jezusowi Chrystusowi i Jego jedności z Ojcem. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę tylko na pewien fragment tej jedności. Jaka była jedność Jezusa i Ojca? Na pewno była to jedność myśli. Jedność w dążeniu do pokonywania życia z Bożą drogą. Jezus od początku swojego życia nakierowany był na to, aby iść drogą wyznaczoną przez Ojca. Prosił o to, żeby ta droga się realizowała. Prosił o to, aby mógł wypełnić wolę Boga. A więc szukając jedności, prośmy w naszym kościele, w naszej parafii, w naszym zborze, prośmy o to, abyśmy zawsze myślą byli związani z Bogiem. Aby wszystko, co się dzieje w naszym życiu, przynosiło Bogu chwałę i aby droga naszego życia była wyznaczana właśnie przez Niego. To znaczy, że powinniśmy prosić o Ducha Świętego każdego dnia. O to, aby prowadził nas w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. Bez Ducha Świętego nie będziemy jedno w Panu. Bez Ducha Świętego nie będziemy szli Bożą drogą. I choć ta Boża droga może różnić się dla każdego z nas, czasem bardziej, czasem mniej, to jednak, jeśli będziemy szukali Jego woli, to będziemy pewni, że szukamy również jedności. Bo ta jedność na Bożej drodze będzie się wyrażała tym, czym wyraziła się Chrystusowa jedność ze swoim Ojcem. Tak, Chrystusowa jedność z Ojcem wyrażała się bardzo praktycznie. Wyrażała się w miłości. W miłości w dwóch sferach. W miłości do Ojca i w miłości do bliźniego. Do tego, który otaczał Chrystusa. Jedność osiągalna jest tylko poprzez miłość. Jeżeli zabraknie miłości, nigdy nie będzie jedności. Bez miłości, bez wrażliwości, bez przebaczenia nie da się nawet myśleć o słowach, które Jezus Chrystus kieruje w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Tylko poprzez miłość wyraża się jedność. Jezus prosi, abyśmy byli jedno. I On również dzisiaj wskazuje na miłość. Mówi na przykład, że Ojciec umiłował Go przed założeniem świata. Moi drodzy, każdy z nas został umiłowany przez Ojca, przez Tatę w niebie. Ale czy dążysz do tego, żeby w Twoim życiu było coraz więcej miłości? A może o wiele łatwiej jest szukać zupełnie czegoś innego. Wiecie co, kiedy poobserwujemy siebie nawzajem, to można dojść do wniosku, że wielu ludziom jest łatwiej szukać podziału. Fajnie się pokazuje na kogoś i mówiąc, ja jestem lepszy od tego drugiego. Bardzo łatwo jest wskazywać na czyjeś błędy albo na to, co nie pasuje mi w drugiej osobie, czy też w drugiej społeczności. A może zamiast wskazywać na błędy, powinniśmy szukać jedności w okazywaniu sobie nawzajem miłości. Tak jak Chrystus okazał miłość nam wszystkim. Moi drodzy, dążąc do jedności z Bogiem, nie jesteśmy w stanie pominąć jedności, miłości i przebaczenia. Bez tego
nigdy nie będziemy w stanie, różniąc się między sobą, na przykład w przeżywaniu wiary, być jednością w Bogu. Bez miłości nie będziemy w stanie razem się modlić. Bez miłości nie będziemy w stanie razem przeżywać bliskości Boga, nawet jeżeli będziemy tą miłość nieco tą jedność czy bliskość Boga nieco inaczej wyrażać, nieco inaczej przeżywać. To jednak w miłości jesteśmy w stanie przezwyciężyć różnorodność, jesteśmy w stanie akceptować siebie nawzajem, dążąc do szczególnej jedności świadectwa. Świadectwa, które kierujemy do ludzi, którzy nas otaczają. Dlaczego tak ważna jest jedność, o którą prosi Pan Jezus i którą prosi Ojca, żeby zaszczepił w moim i w Twoim sercu? Jezus doskonale to wie, dlaczego to takie ważne. Zresztą mówi to o tym. Mówi o tym właśnie w dzisiejszym fragmencie Pisma. Mówi, aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Jeśli między nami, chrześcijanami, w naszych domach, rodzinach, w naszym sąsiedztwie nie będziemy w stanie unieść się ponad różnorodność i okazywać sobie nawzajem miłość, to będziemy często karykaturą dla świata. Świat bardzo chętnie wytyka obłudę. Bez miłości wiara staje się obłudna. Bez otwartego serca jesteśmy tymi, którzy zaczynają ośmieszać, a nie przynosić chwałę. Jezus zachęca nas, czy prosi Boga o jedność, aby coraz więcej ludzi mogło poznać, jaki jest Pan Bóg. Chcesz przyczynić się do tego, żeby ludzie mogli poznać Boga? Proś Go, aby w Twoim sercu była jedność, taka jak była między Chrystusem a Bogiem. Proś Pana Boga o to, aby w Twoim sercu było więcej miłości okazywanej drugiej osobie, aby w tej miłości przynosić Bogu chwałę, by w tej miłości każdy mógł doświadczyć, każdy, kogo spotykasz na swojej drodze, mógł doświadczyć tego, jaki jest wszechmocny Bóg. Żyjąc w jedności z Bogiem, w jedności z Jezusem Chrystusem, łatwiej jest nam wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi. Nawet jeśli myśli inaczej, rozumie inaczej, przeżywa swoje życie inaczej niż nasze wyobrażenie. Bo miłość pomaga przezwyciężać zło. Miłość pomaga przezwyciężać bariery. Chrystusowa miłość ma tak wielką moc. I żyjąc w takiej jedności, doświadczamy tego, że Pan Jezus w dzisiejszej modlitwie wskazuje również cel naszego życia. To niesamowite. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem i oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Chrystus pragnie tego, abyśmy byli razem z Nim w Jego Królestwie. Jedyna droga to wiara, to życie w nadziei, to życie w jedności z Bogiem. Moi drodzy, prośmy każdego dnia Pana Boga o to, aby sprawiał, że stajemy się jedno z Nim i dzięki temu byśmy dążyli do jedności, a nie do podziałów, do jedności, a nie do zwady, do jedności, która będzie wskazywała na Niego wszystkim, którzy spotykają nas na naszej drodze, do jedności, która wreszcie zaprowadzi nas, byśmy mogli oglądać Chrystusa w Jego chwale,
Chrystusa, który zasiadł na tronie Bożym i który zaprasza mnie i Ciebie do swojego Królestwa. Żyjąc w jedności z Bogiem, żyjesz w nadziei, że jest życie wieczne, że ten, który wstąpił do nieba, przyjdzie znowu, aby zabrać mnie i Ciebie i byśmy w Bożym Królestwie mogli tworzyć idealną jedność. Jedność. Zespoleni z Chrystusem. Do takiej jedności dążmy, o ile to od nas zależy tutaj na ziemi, i pragnijmy takiego spotkania, takiej jedności w Bożym Królestwie. Niech Pan Bóg tą drogę, którą wskazuje Jezus Chrystus, nam błogosławi. Amen. Chcemy się modlić. Panie i Boże, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie możemy dostrzegać niezwykłą jedność. Jedność Ciebie i Twojego Syna. Prosimy Cię, by ta jedność była dla nas inspiracją i wskazówką dla naszego życia. Byśmy również dążyli do takiej jedności. Jedności drogi z Tobą, zaufania Tobie, jedności w miłości do Ciebie i do bliźniego. Niech Twa miłość wypełnia nasze serca, abyśmy dążyli do jedności z naszymi bliźnimi. Ty widzisz, jak łatwo jest nam szukać podziałów, tworzyć podziały, czy to w naszych rodzinach, wspólnotach, czy między różnymi wspólnotami. Panie, prosimy Cię, zabierz spośród nas pychę, uprzedzenie. Zabierz to wszystko, co dzieli, a łącz nas w uwielbieniu Ciebie, naszym świadectwem. Choć różnorodnym, to jednak ufamy, że przepełnionym Twoją miłością. Miłosierny, łaskawy Panie i Boże, teraz, kiedy wszyscy, niezależnie od różnorodności, przechodzimy przez czas próby, kryzysu, przez czas pandemii, prosimy Cię, byś tym bardziej łączył nas w modlitwie i w zaufaniu. Panie, prosimy Cię, byś miał w swojej opiece wszystkich, którzy chorują, cierpią, którzy przechodzą przez trudne doświadczenie, czy to wywołane wirusem COVID, czy też przez jakąkolwiek inną chorobę. Miej w swojej opiece lekarzy, medyków, pielęgniarki, pielęgniarzy, opiekunów, wszystkich, którzy poświęcają swoje życie, zdrowie i czas po to, aby ratować zdrowie i życie wielu ludzi na całym świecie. Panie, prosimy Cię, byś w naszych sercach dawał również szacunek do ich poświęcenia. Miłosierny, łaskawy Panie i Boże, oddajemy nawzajem siebie w Twoje dobre ręce, bo ufamy, że jesteś naszym miłosiernym tatą. Prosimy Cię, przemieniaj nasze serca. Jesteśmy Ci wdzięczni, że znasz nasze serca i wiesz, co jest w głębi nas. Dlatego przyjmij wszystko, nasze dziękczynienie i prośbę, smutki i radości, obawy i nadzieje, kiedy złączeni wołamy do Ciebie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, powoli kończymy nasze nabożeństwo. Zachęcam Was do tego, abyście jeszcze w swoich domach teraz uwielbiali Pana Boga ostatnią pieśnią, ale zanim to uczynimy, przyjmijmy to, co niezwykle ważne, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, bo kogo Pan Bóg błogosławi, ten naprawdę jest błogosławiony.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Amen. Bożego pokoju, Bożej miłości, zostańcie z Bogiem i chwyćcie za rękę tego, który chce Was prowadzić, Waszego Ojca. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Za rękę weź mnie.